Witaj, to będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzydlania wita Cię Alina Kaźmierczak. Dziś trochę w hałasie, trochę przy dźwiękach muzyki, z jadącymi samochodami obok, ale mam nadzieję, że mnie będzie słychać. Dziś jeszcze wakacyjna historia. Pewien nauczyciel poprosił dzieci, żeby każdy z nich nadmuchał balona. Dzieci wykonały ćwiczenie, a później poprosił, żeby na balonie napisać swoje imię. Dzieci oczywiście wykonały to ćwiczenie. Wtedy nauczyciel wziął wszystkie balony, zgromadził w jednej sali, wrzucił i powiedział: słuchajcie, a teraz poszukajcie swojego balona. Dzieci oczywiście rzuciły się na balony, zaczęły się kłębić. Nikt nie mógł znaleźć swojego balona i długo to trwało, zanim każdy stanął ze swoim balonikiem. A teraz powiedział nauczyciel: zrobimy inaczej. Powtórzymy to ćwiczenie. Ja wrzucę jeszcze raz balony z waszymi imionami i ta osoba, która będzie miała najbliżej balona, obojętnie z jakim imieniem, podniesie go do góry, zobaczy, jakie tam jest imię i podejdzie do tej osoby i wręczy tego balona. No i co się okazało, że nagle w dwie minuty wszyscy swoje balony mieli. I jaki jest z tego wniosek? Wniosek jest taki, że jeżeli sami szukamy szczęścia, rzucamy się zachłannie i chcemy wydrzeć innym to szczęście, najczęściej nam nie wychodzi. A jeżeli zaczniemy dzielić się swoim szczęściem, tak jak tym balonem, zaczniemy szukać i obdarowywać innych, to wtedy okazuje się, że to procentuje. Bo ja jestem w 100% przekonana, że dobro wraca. Niektórzy mówią: no patrz, ale do mnie nie wróciło. No nie wróciło, ponieważ to nie jest sytuacja błyskawiczna. Żeby dobro wróciło, trzeba dzielić, rozdawać te balony innym, a za chwilę ktoś podejdzie i podaruje Ci taki balonik. Więc warto być dobrym i warto być cierpliwym, bo dobro wraca. O tym jestem przekonana. Miłego dnia.